Cześć, witam Was w tym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jaka jest różnica między mydłem sodowym a mydłem potasowym. Jak wiecie, jest wiele różnych zasad, z których można zrobić mydła. Jeżeli chodzi o mydła do takiego użytku domowego, do mycia się, używa się dwóch zasad. Zasady sodowej, jest to wodorotlenek sodu. O, i ja mam tutaj te zasady. Wodorotlenek sodu, czyli soda kaustyczna. Wzór jest, wzór chemiczny to jest NaOH. Jest on w postaci takich granulek, takich kuleczek. Jest to bardzo silna zasada. Jak zauważyliście na moich filmach, ja przeważnie w większości wypadków robię mydła sodowe. Właśnie z takiej sody. Ponieważ ona daje mydła twarde, mydła takie w kostce i ja to lubię. Natomiast można też robić mydła miękkie z wodorotlenku potasu. Wzór chemiczny to jest KOH. Wodorotlenek potasu jest sprzedawany w postaci takich płatków. I mydła potasowe tak tradycyjnie nazywa się szarymi mydłami. Mydła potasowe oprócz tego, że są miększe, one też powodują tak jakby większą przenikalność na skórka, tworzą taki lekki peeling dla skóry i też powodują, że na skórek jest bardziej przepuszczalny dla innych substancji, dlatego mydła potasowe bardzo często się używa do tworzenia maści. Po prostu taka maść powoduje, że lek przechodzi w skórę głębiej. No i też używa się do takiego lekkiego peelingu skóry, na przykład w łaźni tureckiej, w hamam spa jest często używane czarne mydło Savon Noir i to jest właśnie mydło potasowe, ono zmiękcza bardzo skórę i w tym momencie, jeżeli robimy peeling, to skóra jest taka bardziej gładziutka, delikatniejsza. Gdy będziecie kupować wodorotlenek potasu, zwróćcie uwagę na jego czystość. O ile soda kaustyczna jest sprzedawana jako 100% związek, to wodorotlenek potasu często jest sprzedawany w postaci mieszanki z czymś innym i często tutaj będziecie mieli oznaczenie, że to jest na przykład 96% albo 87%. I to znaczy, że w tych płatkach, które kupiliście, tego wodorotlenku potasu nie jest 100%, tylko mniej i wtedy musicie sobie Waszą recepturę po prostu przeliczyć i zwiększyć ilość tych płatków o ten brakujący procent wodorotlenku potasu. No to są takie, nie są to skomplikowane obliczenia, jestem pewna, że potraficie to zrobić. Ale lepiej jest kupować czysty wodorotlenek potasu. Powinno być na nim napisane, że jest to gatunek czysty do analizy i wtedy macie pewność, że jest to 100% wodorotlenek potasu. Mydła zrobimy dzisiaj trzy. Będzie to mydło sodowe, mydło potasowe oraz mydło mieszane sodowo-potasowe. Tak, żebyśmy mogli zobaczyć w nich różnicę. Do zrobienia tych mydeł wybrałam smalec. Dlaczego smalec? No dlatego, że po prostu zalegał mi w lodówce. Ja bardzo rzadko używam smalcu w kuchni i jak kupię trochę, no to on potem leży i leży i nie mam co z tym zrobić. To po pierwsze. Po drugie dlatego, że potrzebuję mydła, żeby robić opryski na ogrodzie. Jak wiecie, mydło jest świetnym, ekologicznym środkiem do robienia oprysków roślin. Po prostu nie powoduje zniszczenia środowiska, chroni rośliny przed różnymi owadami i chorobami. No a mydło ze smalcu jest po pierwsze tanie, po drugie nie robi dużej piany. A w opryskiwaczu piana to nie jest zaleta, tylko problem, więc postanowiłam takie właśnie mydełka zrobić. No i w takim razie przystępujemy do robienia tych trzech mydełek.
I tak jak mówię, mam tutaj odważone po 100 gram smalcu. Będę robić mydło potasowe i mydło sodowe. Mam również zważony już wodorotlenek sodu, mam zważony wodorotlenek potasu. Ich gramatura się różni, czyli na 100 gram smalcu potrzebujemy nieco więcej potasu niż wodorotlenku sodu. To zobaczycie na końcu filmu, umieszczę receptury. I jeszcze tylko potrzebna mi jest woda, więc zważę wodę. Wody potrzebuję 38 gram na każde mydło i użyję wody, która jest w postaci lodu. No dlatego, że wiadomo, czym bardziej schłodzona woda, tym mniejszy problem potem z rozgrzewaniem się ługu. Nie trzeba pilnować tej mieszaniny. Tak jak już Wam mówiłam chyba ze 100 razy na tych moich filmikach, przy produkcji mydła musicie być bardzo dokładni. Wszystkie składniki trzeba bardzo dokładnie ważyć, mierzyć, wtedy mydełka na pewno wyjdą Wam dobre. No i teraz zaczynamy od czego? Może zaczniemy od mydła sodowego, czyli takiego, jakie zawsze robimy tradycyjnie. Ja sobie tu jeszcze ten lód z wodą włożę do miseczki, żeby w razie jakby mi coś tam pękło, wylało się, wysypało, no to jestem w tym momencie bezpieczna, a dodatkowo zimna woda naokoło jeszcze chłodzi tą mieszaninę. No bo ponieważ przy rozpuszczaniu wodorotlenku, czyli robieniu ługu, całość się dosyć silnie rozgrzewa. No i tak jak mówiłam Wam już wielokrotnie, gdy robicie łuk, czyli rozpuszczacie wodorotlenek, czy to sodu, czy potasu w wodzie, to musicie zachować tutaj szczególną ostrożność. Ta cała mieszanina paruje, więc nie nachylajcie się nad tym, nie wdychajcie oparów, również nie zostawiajcie tego bez dozoru. Jak widzicie, mój lód się rozpuszcza, dlatego że całość się rozgrzewa. Tu niech to się rozpuszcza, a ja jeszcze w międzyczasie podgrzeję troszkę ten smalec, tak tylko odrobinkę, żeby on po prostu miał gdzieś koło 40 stopni, no bo on jest wyjęty z lodówki, więc może mi być ciężko go rozmieszać z tym ługiem. Tłuszcz mam już podgrzany. Wodorotlenek rozpuszczony. Gdy będziecie używać wody w postaci lodu, to rozpuszczanie tych zasad może potrwać trochę dłużej, ale zawsze się upewnijcie, że na pewno wszystko się kompletnie rozpuściło i nie ma żadnych granulek w tej zasadzie, no bo wiadomo, nie chcemy mieć potem czystego wodorotlenku sodu w mydle. Chcemy, żeby on się przerobił z tłuszczem i właśnie stworzył nam mydło. No i dobra, no i teraz po prostu wlewam ten łuk do tłuszczy i mieszam wszystko razem. Tu, jak już wiecie, mieszać trzeba dosyć długo, więc ja zawsze używam miksera, takiego stary, taki blender mam, którym to po prostu blenduję i bardzo szybciutko otrzymuję mydło. Jeżeli będziecie robić mydło ze smalcu, to nie dajcie się zwieść pozorom, ponieważ smalec jest biały, jest dosyć gęsty, więc nawet po bardzo szybkim wymieszaniu już nam się wydaje, że to mydło jest gotowe, ale nie, nie jest. Trzeba jednak dosyć długo pomieszać. Ja zazwyczaj to mieszam 10-15 minut, czego Wy nie widzicie na filmie, bo ucinam ten film, bo byłby strasznie długi i nudny.
Tak też musicie mieszać to mydło ze smalcu, aż poczujecie, możecie też rozpoznać zmydlanie po specyficznym, robi się taki zapach mydła, więc wiecie wtedy, że to już jest gotowe i można przelewać do form. Bo jeżeli tłuszcz nie będzie wystarczająco długo mieszany z zasadą, to po prostu on się może rozwarstwić, rozdzielić, albo powstanie kostka, ale ona będzie, tak jakby będzie tłuszcz osobno i ta zasada osobno i wtedy to mydło będzie bardzo ostre, bardzo takie nieprzyjemne dla skóry. No i teraz my mamy to mydło sodowe już zrobione, więc nałożę do foremki jedno mydełko sodowe. Dobra, i mydło sodowe, żebyśmy pamiętali, które jest które, zaznaczymy tu sobie listkiem. I tutaj, gdzie ten listek jest, to będziemy wiedzieć, że to jest mydło sodowe. Teraz robimy mydło potasowe. Czyli znowu rozpuszczamy wodorotlenek potasu, tak samo jak wodorotlenek sodu. Jak widzicie, on jest w postaci takich płatków, no ale sposób postępowania z nim jest identyczny jak z wodorotlenkiem sodu, czyli jest to żrące, jest to parzące. Dopóki nie wymieszamy tego ługu z tłuszczem, to jest to substancja niebezpieczna. No i musimy wziąć to pod uwagę po prostu przy manipulacji nim. Musimy nosić rękawiczki, można też całą odzież ochronną, jeżeli obawiacie się, że mogłoby chlapnąć coś na Was, ale raczej unikajcie tego. No i też cały czas miejcie dozór nad tym ługiem rozpuszczonym i w ogóle nad tymi substancjami, żeby nikt nie pomylił tego z wodą, czy żeby nic nikomu się nie stało. Ok, wodorotlenek potasu mam rozpuszczony, smalec mam lekko podgrzany, więc mieszam jedno z drugim. Gdzieś tu miałam łyżkę. Smalec to jeszcze mógłby być trochę cieplejszy, ale no i też użyję miksera, tak jak do poprzedniego mydła. Mydło potasowe też ląduje w formie. Potasowe zaznaczymy płatkiem róży, czyli mamy sodowe, potasowe, a teraz zrobimy mieszane mydło, przy czym wymieszamy je w misce dwa już gotowe mydła. Może moglibyśmy to też w ten sposób zrobić, że po prostu rozpuścić połowę wodorotlenku sodu, połowę wodorotlenku potasu razem i dodać do tłuszczu i robić mydło. Ale myślę, że to wyjdzie na to samo. Nie będzie znaczącej różnicy w tym, co powstanie. I nałożymy do foremki. O. Wygląda przepięknie, po prostu jest jak taki biały krem gęsty. Przyjemnie pachnie mydlanie. Także aż by się chciało zjeść, ale niestety to jest tylko mydło. Czyli mamy tak, mydło sodowe, mydło potasowe i to mydło bez żadnej rośliny, to jest mydło mieszane, sodowo-potasowe. Zostawiamy je w formie, w temperaturze pokojowej do następnego dnia i za 24 godziny zobaczymy, co nam wyszło. No i jesteśmy magicznym, filmowym sposobem 24 godziny później. Nasze mydełka już odleżały swoje, więc możemy przystąpić do sprawdzania ich, jak one wyszły. No i zaczynamy od mydła sodowego. Jak widzicie, mydło sodowe jest taką
twardą kosteczką, białą, bezzapachową. I tak to zazwyczaj wygląda, kiedy robicie mydło z wodorotlenku sodu. Teraz weźmiemy mydło potasowe, ono było zaznaczone płatkiem róży i jak widzicie, ten płatek róży został spalony przez wysokie pH. To nie znaczy, że listek przetrwał, ten listek tu, gdzie się stykał, też został spalony przez wysokie pH i niestety tak się dzieje z materiałem roślinnym w mydłach. No i mydło potasowe jest całkiem miękkie, nie jestem w stanie go wyjąć po prostu tak z formy normalnie. Prawdopodobnie będę musiała użyć łyżeczki, o, żeby go sobie nałożyć. Widzicie, jest ono w formie takiej miękkiej galaretki. Jest bardziej przezroczyste niż mydło sodowe. Nie jest całkiem transparentne, ale gdzieś tam prześwieca się ta łyżeczka przez nie. I mydło mieszane jest również twarde, ale nie czuję, że no jest trochę mniej twarde. Nawet słychać to po dźwięku, kiedy uderzam o blat, prawda? I różni się nieco kolorem, czyli to mydło mieszane jest takie bardziej przeświecające. Chociaż ten efekt jest mało widoczny. Natomiast na pewno jest miększe. I teraz sprawdzimy mydlenie się tych obu mydełek, czy po prostu one w ten sam sposób zachowują się w wodzie. Mam tu miskę z ciepłą wodą i zaczynam od mydła sodowego. Dosyć ładnie się pieni. To jest mydło ze smalcu. Ta piana nie jest taka mocna jak w mydle z oleju kokosowego, ale można uznać, że jest satysfakcjonująca. Jest taka delikatna, ale jednak się pieni, nie ciągnie się. Teraz sprawdzimy mydło potasowe. Biorę nową miskę z nową wodą. Nabieram trochę tego mydła potasowego, które, tak jak mówiłam, jest w formie takiej galaretki. I sprawdzam w dłoniach. Mydło potasowe pieni się trochę mocniej, ale może też dlatego, że biorę większą porcję go, prawda? Bo to twarde mydło, zanim się rozpuści ta warstwa tego mydła, no to mija trochę czasu. Natomiast tutaj od razu biorę tak jakby dosyć sporą porcję mydła na dłonie. Można powiedzieć, że piana jest porównywalna, również się nie ciągnie. Czyli w użytkowaniu te mydła są bardzo porównywalne, przy czym ja mam zawsze wrażenie, co jest niepoparte dowodami i trudno mi jest wymyśleć dowód na to, że ale mam wrażenie, że mydła potasowe są bardziej agresywne. W sensie, że no tak jakby może nie to, że bardziej odtłuszczają, ale są jednak dla skóry takie mocniejsze, bardziej agresywne. Dlatego ja wolę mydła sodowe i do mycia używam mydeł sodowych zazwyczaj. Mydła potasowe są świetnymi mydłami, jeżeli chodzi o pranie, o właśnie opryski roślin w ogrodzie, o takie rzeczy, albo okazjonalny peeling ciała, ale nie, raczej nie do codziennego mycia. Tak jak mówię, to są moje odczucia, to nie jest poparte żadnymi dowodami. Także zapraszam na recepturę i dzięki za oglądanie tego filmu. Pa!